Rozdział 10. Przypomnienia i napomnienia. Drugie tablice. Na początku 10 rozdziału Mojżesz zatrzymuje się nad historią tablic, z których pierwszy komplet został potłuczony u stóp góry Synaj lub Choreb, a drugi włożony do skrzyni świadectwa. Widzimy to w wersetach od 1 do 5. Potłuczone tablice ogłaszały poważne poselstwo. Zawierały uzdrawiającą lekcję dla ludu. Nasz rozdział nie powtarza spisanych w drugiej księdze mojżeszowej relacji, lecz ma szczególne zadanie. Sługa Boży po raz kolejny przywodzi ludowi na pamięć minione wydarzenia, by wyryć ich moralne przesłanie niewymazywalnym pismem na tablicach ich serc. Pozwala im na chwilę wejrzeć w to, co działo się pomiędzy nim a Panem przez 40 owianych tajemnicą dni na szczycie zakrytej przed ich wzrokiem góry. Zdradza ludowi, jakie były myśli Pana w obliczu złamanych tablic, które stanowiły wymowne świadectwo całkowitej bezwartościowości zawartego z człowiekiem przymierza. Dlaczego tablice zostały stłuczone? Ponieważ lud w smutny sposób sprzeniewierzył się swojej odpowiedzialności. Złamane tablice mówiły o tym, że zgodnie z wyrokiem zakonu Izrael był nieodwracalnie zgubiony. Tak jak przewracający się kamień nagrobny na grobie jest wyrazistym obrazem przemijalności wszelkiego ludzkiego uznania i nie potrzebuje być opatrzony dodatkowym napisem, tak i tablice te obwieszczały ludowi izraelskiemu ten straszny fakt, że co się tyczy zakonu, nie było dla nich już żadnej nadziei. Wszystko utracili. Ale jakie znaczenie ma drugi komplet tablic? Bogu niech będą dzięki, że mówiły one o zgoła innym zamiarze. Te tablice nie zostały nigdy potłuczone. Sam Bóg zatroszczył się o to, aby nic im się nie stało. A obróciwszy się, zstąpiłem z góry i włożyłem tablicę do skrzyni, którą sporządziłem, i były tam, jak mi rozkazał Pan. Werset 5, rozdziału 10. Cenna prawda. Były tam ukryte w skrzyni mówiącej o Chrystusie, który zakon uczynił wielkim i wspaniałym, co widzimy w Izajasza 42, werset 41. I wypełnił każdą jego jotę ku chwale swojego Boga i ku wiecznemu błogosławieństwu swego ludu. Podczas gdy pokruszone kawałki pierwszych tablic składały upokarzające świadectwo o upadku i nieprawości Izraela, to drugie, które spoczywały bez szwanku w skrzyni, świadczyły o prawdzie, że Chrystus jest końcem zakonu ku sprawiedliwości każdego, kto wierzy, zarówno Żyda, jak i Greka. Rzymian, rozdział 10, werset 4. Nie twierdzę wcale, że Izrael pojął znaczenie tych wzniosłych prawd. Z pewnością pojedynczy członkowie ludu uświadomili sobie coś, niecoś z tego, o co się rozchodzi, ale jako naród nie posiadali zrozumienia dla olbrzymiej wagi tych wydarzeń. Ale nie to jest dla nas najważniejsze. Naszym zadaniem jest zrozumienie znaczenia prawdy, jaką głoszą tablice, a mianowicie, że człowiek, co się tyczy powierzonej mu odpowiedzialności, zawiódł we wszystkim,
podczas gdy przymierze Boga w łasce trwa na wieki, potwierdzone przez krew Chrystusa. Zbliża się czas, gdy na tym gruncie zostaną oparte wszystkie przyszłe wspaniałości w chwale tysiącletniego królestwa. Wtedy to Syn Dawidowy panować będzie od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. Wtedy potomkowie Abrahama wreszcie posiadać będą kraj w pierwotnych jego granicach, zaś wszystkie narody ziemi zostaną pobłogosławione pod rządami księcia pokoju. Czy nie jest to cudowna perspektywa dla ziemi Izraela i naszej wzdychającej ziemi? Wtedy Król Sprawiedliwości i Pokoju urządzi wszystko według swoich doskonałych myśli. Wszelkie zło zostanie stłumione mocną ręką. W rządach tych nie będzie żadnych przejawów słabości. Żaden język nie ośmieli się buntować przeciwko jego postanowieniom i rozporządzeniom. Żaden buntownik nie będzie miał możliwości, by zakłócać pokój ludu i bluźnić majestatowi zasiadającemu na tronie. Koniec będzie wszystkim nadużyciom. Wszystkie niszczące czynniki zostaną unieszkodliwione, wszelkie zgorszenie usunięte i każdy korzeń gorzkości będzie wyrwany. Żaden biedny i potrzebujący nie pozostanie niezauważony, lecz wszyscy będą zaopatrywani zgodnie z hojnością Bożego serca. Lud, trud, zmartwienie, brak i poczucie beznadziejności będą należały do pojęć nieznanych i nieużywanych. Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia. Niech się rozraduje i zakwitnie step. Oto król będzie rządził w sprawiedliwości, a książęta według prawa będą panować. I będzie każdy jak kryjówka przed wiatrem i jak schronienie przed ulewą, jak strumienie wód na suchym stepie, jak cień potężnej skały w ziemi spragnionej. Izajasza 35 rozdział, pierwszy werset, Izajasza 32 rozdział, wersety od 1 do 2.